jest to jedyna droga do skuteczności, żeby było myślenie logiczne i skuteczne, dopiero wtedy jest możliwe również działanie skuteczne. Ja tutaj nawiążę do literatury. Stanisław Wyspiański, Wesele. Wiele szlachetnych rzeczy działo się w Polsce, ale nad czym ubolewał Wyspiański? Że nie ma skutecznego chcenia. Otóż, proszę Państwa, Panie Profesorze, Pani Profesor, mój postulat brzmi, jedna z podstawowych rzeczy to jest pokazanie w bardzo krótkiej, zwięzłej formie absurdów, żeby absurdy wstrząsnęły sumieniami i myśleniem. Następnie ukazanie możliwości, czyli ukazanie też strategii, jak wyjść z tego jakiegoś zaklętego kręgu niemożności, aby rzeczywiście dojść do tych skutków, na których nam zależy. Kiedyś w dyskusji z panem profesorem Robertem Nowakiem też postulowałem tak. Panie profesorze, potrzebne są nam dzieła profesjonalne, które z całym aparatem naukowym wskazują rzeczywistość. Ale oprócz tego potrzebne są nam krótkie opracowania, gdzie w zwięzłej formie są ukazane pewne zagadnienia. Jakoś pewne rzeczy już się spełniły. Natomiast tutaj wciąż powracam do tego. Niech ludzie zobaczą absurdy, bardzo wyraźnie, podane im w formie przekonującej, ale krótkiej. I niech ludzie dowiedzą się, że jest droga wyjścia. Chodzi o skuteczną strategię. I sądzę, że tak jak Państwo są tu obecni, taką strategię mogą, bo oczywiście odpowiedniej refleksji, opracować. I bardzo bym do tego zachęcał, zwłaszcza, że i Pani Profesor jest, i Pan Profesor. Argumenty przekonujące, ale jak z tym dotrzeć do ludzi i rzeczywiście ich przekonać? Dziękuję za te słowa. Proszę Państwa, nic dodać, nic ująć. Jeszcze jest jedno.